nie bez żalu, ale za to przepełnieni smakami i aromatami ruszamy w dalszą drogę. Jest klimatycznie i są bociany. Gdzie jesteśmy? Dotarliśmy na Podlasie. To właśnie tu, w gminie Korycin, powstaje chluba tradycji kulinarnej tego regionu – ser koryciński swojski. Legenda głosi, że produkcji sera nauczyli mieszkańców Podlasia Szwajcarzy, którzy w drugiej połowie XVII wieku na ziemiach korycińskich brali udział w jednej z bitew potopu szwedzkiego. Ranni żołnierze trafili do folwarku Kumiała, nieopodal Korycina. Niektórzy Szwajcarzy zdecydowali się osiąść tutaj na stałe i ponoć to właśnie oni, w ramach wdzięczności za gościnność i opiekę, nauczyli mieszkańców produkcji wyjątkowo smacznego sera. Ten znany i ceniony mleczny rarytas otrzymał unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Trafiamy do gospodarstwa Agnieszki i Marcina Bielców w Aulakowszczyźnie, jednego z miejsc, gdzie powstaje słynny ser. Ser koryciński swojski był w Pani domu od zawsze? Od zawsze, odkąd pamiętam, mama robiła sery. Przedtem babcie, a tak to od małego pamiętam ser koryciński robiony w domu. Pamięta Pani ten smak, ten zapach tego sera z dzieciństwa? Słodki, świeży, najbardziej lubiłam zawsze świeży taki, ukrojony, dosłownie 12-godzinny, z chlebem i z miodem lub z dżemem. Czy teraz Pani dzieci też tak kochają ten ser koryciński? Tak, tylko dzieci trochę w innej formie, lubią tosty, zapiekanki. Ale jak najbardziej cały czas jemy ser i dzieci również. To w domu rodzinnym nauczyła się Pani, jak się robi ser koryciński swojski? Tak, no jeśli mama cały czas robiła te sery, no to naturalną rzeczą było, że ja umiałam robić te sery i kontynuuję dalej. Tajemnica produkcji sera z krowiego mleka w tym regionie dawniej polegała na zastosowaniu odpowiedniego enzymu, który powodował ścięcie świeżego mleka. Enzym ten produkowano jako proszek ze startych, wcześniej wysuszonych, cielęcych żołądków. Sery korycińskie z czasów potopu szwedzkiego leżakowały w kamiennych piwnicach, ułożone na żytniej słomie. Dziś proszek z suszonych żołądków zastąpiła podpuszczka mleczarska, a gotowe sery leżakują krócej niż kiedyś. Jednak cały proces przebiega tak samo, dzięki czemu uzyskiwany jest w pełni naturalny i wyjątkowo smaczny lokalny rarytas. Ser koryciński swojski to podpuszczkowy ser dojrzewający, wytwarzany tradycyjnymi metodami z niepasteryzowanego mleka krowiego, z dodatkiem podpuszczki oraz soli. Produkujecie Państwo ser koryciński swojski już od wielu lat, z pokolenia na pokolenie. No to nawet trudno powiedzieć z pokolenia na pokolenie tak naprawdę, bo produkujemy go ponad 200 lat. Na tym terenie. No, taką mamy historię, że wiemy o tym. Kiedyś produkowało ten ser praktycznie każde gospodarstwo na tym terenie. No, to takie zagłębie mleczarskie mamy. Czym charakteryzuje się ser koryciński swojski? To jest specyficzny rodzaj sera. On jest produkowany przede wszystkim z mleka niepasteryzowanego, co jest takim jednym z wyznaczników tego sera. Tak? Druga sprawa jest sam proces produkcyjny. Pochodzi od sera szwajcarskiego. Natomiast w inny sposób jest... Przebiega sam proces produkcji, jest inna temperatura, która jest potrzebna, do której podgrzewamy mleko. Nie wyciskamy tych serów za pomocą pras, one są wyciskane za pomocą rąk i grawitacji. Jest specyficzny kształt. No i cóż, specyficzne przede wszystkim bakterie kwasu mlekowego, które na tym terenie bytują, które nadają smaku, bo ser jest produktem ukwaszanym. Bakterie kwasu mlekowego działają całą magię w tym serze. Swój kulisty, lekko spłaszczony kształt i karbowaną powierzchnię sery korycińskie swojskie zawdzięczają cedzakom, w których są osączane serwatki w początkowym etapie produkcji. Wielkość sera zależy od ilości masy umiejscowionej w cedzaku, jak też od czasu dojrzewania. Przeciętnie gotowe przysmaki ważą od 2,5 do 5 kg i mają około 30 cm średnicy. Czy proces powstawania takiego sera korycińskiego swojskiego jest bardzo skomplikowany? Trudno powiedzieć, co mamy na myśli, mówiąc skomplikowane, tak? Tak jak wszystkie tradycyjne potrawy, jak wszystkie tradycyjne wędliny, sery, to jest kilka punktów dosłownie, które musimy zachować. Diabeł tkwi w szczegółach. W
tym, żeby wiedzieć, kiedy zamieszać, kiedy temperatura jest już odpowiednia, kiedy zamieszać po raz drugi, kiedy go złożyć, w jakiej temperaturze go złożyć. A z czego składa się ser koryciński? O, bardzo skomplikowany to jest, wie pani, naprawdę bardzo skomplikowany. Mamy wiele składników. Zaraz spróbuję to je wymienić. Mleko, podpłuszczka, sól, ewentualnie zioła i to jest koniec. Bardzo krótka lista, teraz taka modna, prawda? Czysta etykieta. A to tak jak z pizzą, powiedzmy, we Włoszech, tak? Tak jak z pielmieni, czy z jakimikolwiek innymi tradycyjnymi potrawami. One w wielu wypadkach powstawały z biedy i miały być bardzo proste. Zresztą im bardziej uprościmy, może nie inaczej, jak uprościmy, my nie upraszczamy, my robimy coś, co robimy od dawna. Im to jest prostsze, tym lepiej tak naprawdę. Ważny jest sam produkt i jego zrobienie, to dobre mleko, dobry ser, a nie dodatki. Które sery cieszą się największym powodzeniem? Każdy ser ma swoich zwolenników, tak szczerze powiedziawszy. Najbardziej tak naprawdę sprzedają się takie podstawowe smaki, które kiedyś były. Czyli ten ser naturalny, bez niczego. Warszawa na przykład to jest czarnuszka w każdej ilości. Z czosnkiem bardzo fajnie się sprzedaje. Taki mamy serek, do którego dodajemy pomidory, bazylię i czosnek. To taki bardziej południowy, to latem akurat idzie. Ser koryciński swojski cieszy się ogromną popularnością w Polsce i zresztą nie tylko, bo poza krajem również. Czujecie państwo, że to jest chluba Podlasia? Jesteście dumni z tego sera? Teraz już jesteśmy dumni. Bo jeszcze lat temu, niecałe 20, nawet nie wiedzieliśmy o tym, że to jest coś wyjątkowego. Bo, wie pani, no jeśli to zawsze było. No tak, no robię ja, robi sąsiad, w drugiej wiosce też robią, no to i w trzeciej wiosce robią, i tam pod lasem też robili. No, no to jak każdy robi, no to każdy robi. No to no co robisz? No ser robię, no to ser zrobiłem, tak? Kobietki sprzedawały to. Przed wojną odbierali to Żydzi, to był taki bardzo ważny element tego łańcucha dostaw, tak jak teraz pośrednicy, to kiedyś byli tymi pośrednikami Żydzi. Skupywali te sery, praktycznie szły w całości na Śląsk, więc tutaj ludzie w tym terenie bardzo niewiele tego mleka sprzedawali jako mleko. Wszystko prawie szło w tych serach. Po wojnie próbowali to odbudować Polacy. Co się zmieniło, od kiedy ser koryciński swojski ma już unijny certyfikat? Rozpoznawalność to raz. Dwa, była ogromna kampania ministerialna Trzy Znaki Smaku, która rozpromowała w ogóle oznaczenia unijne, pokazała Polakom, że takie oznaczenia są ważne, że to nie jest jakiś certyfikat, za który się płaci i jak jest się dużym i ma dużo pieniędzy, to ten certyfikat dostaniesz. No i na pewno pomogło nam tak naprawdę to w uzyskiwaniu jakichś grantów, pomogło nam to w uzyskiwaniu miejsc targowych, że tak powiem. Mało tego, bardzo mocno ministerstwo nas promowało to i promuje nadal. To są rzeczy, które są wyjątkowe, czy polskie, czy zagraniczne. To są rzeczy, które są wyjątkowe, które są tylko w jednym miejscu, w dany specyficzny sposób produkowane, tak? I świadomość konsumencka się mocno zmieniła od tamtego czasu. 2012 rok to moment, kiedy dostajemy certyfikat i to jest moment, w którym pierwsze certyfikaty otrzymują producenci. Jeszcze w 2012 może nie było to aż tak odczuwalne, w kolejnych latach tak. Zyskał popularność, przede wszystkim może nie tylko popularność, bo ser koryciński przed wojną był popularny, potem to zanikło, żeby odbudować musieliśmy w jakiś sposób zaistnieć. Dzięki temu zaistnieliśmy, dzięki temu klient, społeczeństwo się dowiedziało, że taki towar jest. No bo szczerze powiedziawszy, kilkadziesiąt lat temu sery podpuszczkowe były produkowane tylko w Korycinie i w górach. No więcej tego nie było. No. Gdzieś tam to zaczęło powstawać dopiero na kanwie tak naprawdę popularności oscypka i sera korycińskiego. Smak sera korycińskiego zależy zarówno od ewentualnego zastosowania różnych ziół i naturalnych dodatków smakowych, jak i od czasu leżakowania, a nawet od pory roku, w której został wytworzony. Niezależnie od wszystkiego, jedno się nie zmienia. Jest po prostu pyszny. Podlasie słynie nie tylko z serów, ale także z tkactwa. Tak, dokładniej mówiąc, tkaniny dwuosnowowej, która tutaj u nas na ziemiach Podlasia staje się coraz bardziej popularna i też była kiedyś, bo prawie w każdym domu można było spotkać krosna, panie tkały, duże dywany, mniejsze makaty.
I teraz my też to kontynuujemy. Taką tkaninę dwuosnowową można spotkać tylko na Podlasiu, tylko tutaj powstaje taka tkanina. Tak, 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 tak. Wszystkie panie my tkające jesteśmy zrzeszone na takim szlaku Kraina Wątku i Osnowy. Tam nas wszystkie panie tkające można spotkać. Co to oznacza, że tkanina jest dwuosnowowa? Tkanina dwuosnowowa, dlatego taka nazwa, ponieważ ma dwie osnowy. Jedna w dwóch kolorach. Na przykład tutaj na krosnach są w białym i brązowym. Można też różne robić te osnowy. I na jednej stronie mamy elementy na przykład białe, a tło jest tutaj żółte. A jak odwrócimy na drugą stronę, tło jest białe, a elementy są żółte. Czyli druga strona jest odwrotnością pierwszej strony. Takie rzeczy tylko na Podlasiu.